jakie to proste. Niczym wycieczka na lody. Szybkie randki to już przeżytek. Czas na spontaniczne śluby. Taką propozycję przedstawił parom Regionalny Kościół Protestancki w Bawarii. Zainteresowanie akcją przerosło najśmielsze oczekiwania. Tylko w jednym z monachijskich kościołów na szybki ślub zdecydowało się ponad 30 par. Wiele par, które od lat wspierało legalizację związków, właśnie dziś się na to zdecydowało. W sali parafialnej znajduje się choćby para, która jest razem od 53 lat. To bardzo wzruszające. W sumie z ekspresowego zawarcia małżeństwa skorzystało ponad 100 par w kilkunastu kościołach. Dołączyć można było dosłownie w ostatniej chwili. Pary mogły zawrzeć ślub kościelny, jeśli choć jedna z osób należała do kościoła protestanckiego. Pozostali dostali uroczyste błogosławieństwo, które nie oznaczało jednak formalnego ślubu. Ale wszyscy, jak jeden mąż, mieli okazję, by stanąć na ślubnym kobiercu.